Pierwszy pomocowy punkt rozpoczął działalność przy ulicy Sobieskiego obok skwerku Sokołów i otworzył go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W sumie w Częstochowie działają trzy takie placówki. Siłą radzi Was przywitamy w naszym kuteczku. Wszystkie są skierowane do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Częstochowie w związku z tym konfliktem zbrojnym, z wojną, która się tam toczy. I ma on na celu wesprzeć te osoby w takim pobycie tutaj na miejscu. Projekt pomocy Ukraińcom skupia się w trzech obszarach. Pierwszy obszar to będzie wsparcie asystenta integracyjnego. Asystent pomoże między innymi wprowadzić taką osobę tutaj do nas, do Częstochowy, czyli przedstawi te kwestie prawne, które są konieczne do załatwienia po to, żeby móc tutaj legalnie przebywać, żeby móc też korzystać na miejscu chociażby z porad lekarskich, tak, czy zapisać dziecko do szkoły. Więc taki asystent również pomoże uporać się z tymi wszystkimi zagadnieniami, które będą się pojawiały na pewno u takiej osoby, czyli te kwestie lokalowe, kwestie zatrudnieniowe, czyli pokaże, gdzie można się udać, gdzie można szukać tych sposobów, żeby sobie poradzić w tej sytuacji. Kolejne obszary to pomoc psychologiczna, która tym osobom może być szczególnie pomocna, oraz szeroka integracja. Mamy również tutaj różnego rodzaju warsztaty, spotkania, aktywizacje po to, żeby pomóc osobom z Ukrainy właśnie odnaleźć się tutaj na terenie naszego kraju. A więc będą tam poruszane różnego rodzaju zagadnienia, właśnie kwestie prawne, zarówno praw, poszanowania praw osób z Ukrainy na terenie Polski, ale również prawa, które obowiązują w Polsce, wszystkie osoby, które tutaj do nas przybywają. Na wsparcie mogą też liczyć seniorzy z Ukrainy. Oni także zasugerowali, że chcieliby mieć taką możliwość spotkania się wspólnie, porozmawiania o tym, co przeżywają, porozmawiania też o tych swoich sprawach i taką możliwość również będą te osoby miały. Punkt przy ulicy Sobieskiego będzie czynny od poniedziałku do piątku do godziny 18. To wsparcie będzie indywidualnie dostosowywane do osób, które zgłoszą się do projektu, dlatego że zgłaszają się osoby bardzo różne. Musimy pamiętać, że są to osoby z różnych środowisk, z różnymi potrzebami, które trafiły do nas nie dlatego, że to planowały, tylko dlatego, że tak się po prostu stało, ponieważ tam, gdzie mieszkają, toczy się wojna. Więc tutaj trzeba je objąć rzeczywiście bardzo szerokim wsparciem, pomocą w odnalezieniu się w tej nowej rzeczywistości i po to właśnie ten projekt jest.